Od młynów po turbiny wiatrowe. Siłę wiatru wykorzystywano już dawno temu. Wiatraki z dużymi drewnianymi łopatami służyły głównie do mielenia zboża. Obecnie wiatraki są wykorzystywane do produkcji prądu elektrycznego. W gondoli za śmigłami znajduje się generator produkujący prąd. W przeciwieństwie do węgla, ropy i gazu, wiatr niesie energię, której nie zabraknie. W miejscach, gdzie zwykle wieją silne wiatry, stawia się turbiny wiatrowe, zamieniające energię wiatru na prąd elektryczny, który trafia do naszych domów.